Wczoraj był taki krótki odcinek o orderach Stolicy Apostolskiej, a ponieważ szybkimi krokami zbliżamy się do Wielkanocy, to dzisiaj parę słów na temat dworskich luksusów albo, krótko mówiąc, jajek Fabergé. Carska w ogóle Wielkanoc w większości pewnie z Was kojarzy się właśnie z tymi kosztownymi jajkami Fabergé. No i słusznie. W sumie całą kolekcję kilkudziesięciu jajek będących prezentami wielkanocnymi dla dwóch ostatnich rosyjskich caryc, czyli dla Marii Fiodorowny i Aleksandry Fiodorowny. Trudno jest tak naprawdę opisać. Ja tylko wybrałem kilka tych jajek, żeby pokazać ich piękno. No, ja chciałem się zająć właśnie tymi takimi najbardziej znanymi, bądź też wymyślnymi. No, ale oczywiście jeśli ktoś sobie pogrzebie, to może sobie znaleźć całą listę tych jajek i było ich naprawdę, 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 naprawdę masa. No ale przejdźmy do rzeczy. Tutaj widzicie bardzo fajną, pałacową jajko z pałacem. Także to jest jeden z takich ciekawszych okazów jajka Fabergé. W ogóle ta postać, która jest przedstawiona obok, to jest w sumie postać Petera Karla Fabergé, czyli twórcy tych jajek. Zwyczaj w ogóle rozpoczął car Aleksander III w 1884 roku, obdarowując swoją żonę Marię pierwszym arcydziełem sztuki z warsztatu słynnego rosyjskiego jubilera i słotnika właśnie Petera Karla Fabergé, który jednak sam nie dodawał do tych jajek drogich kamieni. On tego nie wykonywał. On kwestie tych kamieni szlachetnych, które tam były zamieszczane, zlecał praktycznie swoim zwłotnikom. No oprócz dwóch ostatnich carów Rosji, do jednego z klientów należał na przykład, w ogóle jednym z tych klientów to był brytyjski król Edward VII, który zamawiał różne drobiazgi, niekoniecznie jajka, zawsze przy tym podkreślając, że chce mieć klejnoty oryginalne i jedyne w swoim rodzaju, a nie takie klejnoty, które byłyby wykonywane na skalę masową. No na przykład takim klejnotem jest inny przykład jajka, które po otwarciu pokazywało przepiękny okręt. Nie da się ukryć, że są to po prostu naprawdę arcydzieła sztuki, ale przejdźmy sobie dalej. To wezmę, zdejmę i pokażę jakieś takie inne jajko. Przykładowo, bo po śmierci Aleksandra III pałeczkę przejął jego syn Mikołaj i co roku od dnia zaślubin, z wyjątkiem lat 1904-1905, z powodu trwającej wówczas wojny japońsko-rosyjskiej, kolekcja wielkanocnych jajek Aleksandry, ale również i Marii, którą syn także obdarowywał, stale się powiększała. Do roku 1917 Fabergé wykonał 53 lub 54, tak naprawdę nie ma zgodności, ile ich tak naprawdę było, tych jajek dla cesarzowych. Z roku na rok były one coraz bardziej wymyślne, zawsze stanowiły one formę takiego puzderka po otwarciu prezentującego ukryte w środku arcydzieło, którym mógł być na przykład rydwan ciągnięty przez aniołka. Takie jajko między innymi w 1888 roku dostała Maria Fiodorowna, czy też mógł być widok duńskich pałaców, to był prezent dla Marii Fiodorowny z 1890 roku, czy pączek róży, który był prezentem dla Aleksandry z 1895 roku, czy właśnie ta, którą przed chwileczką widzieliście, miniatura jachtu Standard, to było jajko jako prezent dane Aleksandrze w 1909 roku, czy też nawet w środku znajdował się w jednym jajku portret Aleksandra III, to był prezent dla Marii Fiodorowny w 1896 roku. W roku 1912, a więc w czasie pierwszej Wielkanocy spędzonej na Krymie, prezentem dla carycy Aleksandry było jajko carewicza. O, między innymi coś takiego fajnego w środku można było znaleźć, portret młodego carewicza. Ale te jajka, tak jak już powiedziałem, były coraz bardziej zmyślne, fajniejsze, ładniejsze, no bo apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Między innymi, tak jak powiedziałem, tutaj był przykładowo w jednym z nich był taki przykładowo rydwan ukryty. To też bardzo ciekawa rzecz. No właśnie te drugie jajko, które pokazałem z tym portretem Carewicza, no to z kolei w 1894 roku Aleksander III po raz ostatni sprezentował żonie jajko, takie jajko renesansowe. To jest to ostatnie, takie żółte. Przez wiele lat badacze uważali zawartość tego prezentu za zaginioną, spekulowano, że były to perły. Później jak pojawiła się teoria, że niespodzianką jest jajko zmartwychwstania uchodzące do tej pory za oddzielną część kolekcji, które idealnie pasuje właśnie do jajka renesansowego i ma podobną dekorację w emaili. No w 2004 roku jajko wraz z zawartością, czy też może oba jajka, zostały sprzedane rosyjskiemu oligarchowi Wiktorowi Wekselbergowi. To żółte jajko, czyli to jajko renesansowe, no ciekawa historia. Jednak w sumie jajkiem uznawanym za najpiękniejsze z całej kolekcji jest w sumie jajko koronacyjne podarowane carycy Aleksandrze w roku 1897. Często ono było wystawiane na przeróżnych wystawach, najczęściej w Pałacu Zimowym. Obecnie to jajko należy do Wiktora Wekselberga, tak jak już mówiłem. Zrobione zostało ze złota, z przeźroczystą wapienną emalią na gliszowym polu gwiazd. Powstały z inspiracji szatą ze złota, którą caryca nosiła podczas swojej koronacji w maju 1896 roku. No jest dodatkowo okratowane takim zielonkawo-złotymi liśćmi laurowymi, a na każdym skrzyżowaniu doczepione są w sumie takie dwugłowe orły z dodatkowym takim różowym diamentem na klatce piersiowej. Wzór ten również zaczerpnięto z sukni koronacyjnej Aleksandry. Jeden z końców jajka ozdobiony jest takim ogromnym diamentem otoczonym 10 mniejszymi, pod którym widnieje monogram carycy. Na drugim, węższym końcu umieszczono mniejszy diament, który przykrywa datę 1897. Osadzony w gronie mniejszych różowych diamencików tworzących motyw kwiatowy, on został wykonany z 20 takich wąskich, złotych kwiatków. No, niżej widzicie to ciekawe jajko właśnie z tą karocą. W środku właśnie znajdowała się tradycyjna niespodzianka, którą także stworzono z myślą o koronacji. To była właśnie ta misternie zdobiona koronacyjna karoca. Taka malutka replika XVIII-wiecznej karocy, którą podróżowała Aleksandra w dniu koronacji do katedry Uspieńskiej w Moskwie. Czerwony kolor oryginalnego pojazdu został odtworzony za pomocą właśnie półprzeźroczystych emali w kolorze takim truskawkowym, podobnie też niebieska tapicerka we wnętrzu tej karocy. Na dachu karocy umieszczono maleńką imperialną koronę z różowych diamentów i 6 dwugłowych orłów. Okna wykonano z kryształu górskiego i platyny i ozdobione zostały diamentową kratą w kolorze żółtym oraz wizerunkiem kolejnego orła z diamentów w szybach obu drzwi. Także no, misternie wykonane dzieło. No, oprócz tego karoca wyposażona jest oczywiście w ruchome koła, otwierane drzwi i takie maleńkie składane stopnie. W sumie na uwagę zasługuje również także inne jajko. Ja postaram się w tej chwili to jajko pokazać. O, to jest to jajko. I to jest jajko kolei transsyberyjskiej, które było prezentem dla carycy Aleksandry w 1900 roku. Skorupkę jajka pokryto niebieską, żółtą i zieloną emalią, no a widnieje na niej, na tej skorupce, mapka Syberii zaznaczoną trasą kolei. Jeżeli zajrzymy sobie do książki Massiego pod tytułem Mikołaj i Aleksandra, tam możemy przeczytać coś takiego. Górna część jajka uchylała się po naciśnięciu złotego dwugłowego orła na szczycie, ukazując ukrytą wewnątrz niespodziankę. Był to model transsyberyjskiego ekspresu, składający się z 5 wagonów i lokomotywy, wykonany w skali mierzącej 30 cm i długości 16 mm szerokości. No, koła napędowe
podwójne podwozie pod wagonami i inne ruchome części były wykonane tak precyzyjnie, że kilka obrotów złotego kluczyka uruchamiało złoto-platynową lokomotywę z rubinem jako przed nimi reflektorem ciągnącą wagony, pisał pewien obserwator. Natomiast tych jajek było, jak powiedziałem, troszeczkę więcej. O, tutaj mamy na przykład takie jajko. To jest takie jajko 15. rocznicy, sprezentowane caryce Aleksandrze w 1911 roku. Wbrew pozorom wcale nie z okazji rocznicy ślubu, ale z okazji koronacji. W przeciwieństwie do pozostałych prezentów, to nie jest otwierane, no a co za tym idzie, nie ma w środku żadnej niespodzianki. Wykonane zostało ze złotej, zielonej i białej emali, ozdobione diamentami i kryształami górskimi i dodatkowo 16 miniaturowymi takimi portretami ich dzieci, czy ważnych wydarzeń też z ich życia. Podobnie jak większość cennych jaj, które przetrwały do naszych czasów, jej właścicielem jest obecnie Wiktor Wechselberg, no ale można je oglądać na wystawie Fabergé Muzeum w Petersburgu. No i jeszcze chciałbym pokazać takie jajeczko, bardzo ciekawe. Przy okazji w sumie, tak już na sam koniec, chciałbym wspomnieć też o takim właśnie tym jajku, o ostatnim jajku zamówionym w warsztacie Fabergé dla carycy Aleksandry. To jest jajko konstelacyjne. Zostało ono zaczęte, ale nigdy nie dokończone z powodu rewolucji, która wybuchła wkrótce potem, w marcu 1917 roku. No, w związku z tym caryca nigdy go nie otrzymała. Według dokumentu z 1917 roku jajko miało być wykonane z niebieskiego szkła z kryształową podstawą i wygrawerowanym znakiem zodiaku lwem, bo pod tym znakiem zodiaku urodził się carewicz Aleksy. Nazwa jajka pochodzi od znajdującej się w nim konstelacji wskazującej układ gwiazd w dniu narodzin carewicza. Wewnątrz tego jajka miał znajdować się pewien taki mechanizm zegarowy. W sumie jeszcze na zakończenie, jako ciekawostkę, pokażę jedno jajeczko. O tych jajek mogło już nawet pokazywać dużo więcej, no, ale obecnie są dwa jajka, z których jedno może być tym właściwym. No, właścicielem pierwszego z nich odnalezionego w 2001 roku jest Fersman Mineralogical Museum w Moskwie. Kilka lat później rosyjski milioner Aleksander Iwanow zaczął twierdzić, że posiada oryginalne, dokończone jajo, które nabył w latach 90. ubiegłego wieku. Część osób mu praktycznie nie wierzyła, no ale faktem jest, że obecnie znajduje się ono w Muzeum Fabergé w Baden-Baden, które również posiada inne carskie jajka. No a tak sam jestem ciekaw, które z tych jaj najbardziej Wam się podoba.